tej sali odbywają się różnego rodzaju szkolenia. Tutaj przychodzą, powiedzmy, studenci, którzy mają zajęcia z właśnie na przykład wyszukiwania informacji. Tutaj jest jeden z dwóch magazynów i właśnie tutaj znajduje się część zbiorów w jednym i w drugim magazynie. I jest tak, że na przykład część zdecydowanie większą mamy zbiorów na półkach. Te zbiory właśnie zostały uwolnione z magazynu, bo kiedyś właśnie powierzchnia biblioteki była dużo mniejsza i te zbiory znajdowały się w magazynie. Ale jeśli na przykład danych książek nie ma na półkach, możemy sprawdzić, czy nie ma ich odpowiedników w magazynie. I wtedy na przykład wyciągamy te książki jeszcze dodatkowo z magazynu. Więc spora część zbiorów znajduje się właśnie w dwóch magazynach, które posiadamy w bibliotece. Znajdujemy się w strefie pracy indywidualnej. Jest to duże pomieszczenie, z którego mogą korzystać studenci, ewentualnie inni użytkownicy bibliotek. Można tutaj w ciszy i w spokoju popracować sobie nad materiałem, można się zamknąć. Tutaj nie będą dobiegały głosy z zewnątrz. Jest tu taki malutki stolik, a także dwa komputery, z którego mogą sobie skorzystać użytkownicy bibliotek. Zbiory biblioteczne liczą ponad 36 tysięcy jednostek inwentarzowych. Posiadamy również ponad 100 tytułów czasopism, z czego 10 tytułów to tytuły obcojęzyczne. Tutaj zawsze na wierzchu są te czasopisma, które wpłynęły do nas ostatnio. Jeśli chcemy sięgnąć po numery archiwalne, podnosimy sobie drzwiczki i tam znajdują się starsze zbiory. Każdy ze studentów, który szuka ciekawych dla niego materiałów, może sobie tutaj przyjść, wziąć daną książkę i przejrzeć materiał, który się w niej znajduje, w takiej fajnej wnęce, która znajduje się między półkami.